33. niedziela zwykła. Ale czy musi być zwykła? Może okazać się, że ten dzień będzie bardzo niezwykły. Bo przecież każde spotkanie ze Słowem Boga, pochylanie się nad tym, czego Bóg ode mnie dzisiaj chce, może okazać się niezwykłą przygodą, pozbawioną monotonności i szarości. Przypowieść o talentach. A może opowiadanie o historii nieużytecznego sługi, który ostatecznie, choć na początku był szczęśliwym właścicielem jednego talentu, skończył płacząc i zgrzytając zębami w ciemności. I może rodzić się takie pytanie, czy to było sprawiedliwe. Po pierwsze, że słudzy nie dostali porówno. Każdy dostał inną kwotę. Potem, czy to było sprawiedliwe, że ten, który miał najmniej, został pozbawiony nawet tego mało, a kolejny raz obdarowany został ten, który posiadał najwięcej. Ale sprawiedliwość to nie znaczy równość. Pan hojnie obdarzył swoje sługi. Każdemu dał dużo. Jeden talent to 6000 dniówek. Czyli inaczej mówiąc, ktoś, kto pracował 17 lat, oddał cały majątek tego czasu. Więc to nie jest mało. Nawet ten jeden talent to jest ogromny dar, który każdy otrzymał. Każdy wyposażony jest w dary, umiejętności, talenty, w majątek, który naprawdę nie należy do niego. Przychodzi moment, kiedy Pan rozlicza nie z ilości posiadanego dobra, ale z zaangażowania i z zaufania. Skoro właściciel majątku zaufał mi i obdarzył mnie swoim dobrem, to ma też prawo rozliczyć mnie z tego, w jaki sposób wykorzystałem to dobro. Otrzymałem talent i mogę puścić go w obrót, by powiększyć tą dobroć, powiększyć ten dar, ale mogę też wykopać dołek w ziemi i ten talent ukryć. Decyzja zależy ode mnie. Przeżywamy dzisiaj pierwszy Światowy Dzień Ubogich. I bardzo szybko jesteśmy w stanie utożsamić tego biednego, ubogiego z nieużytecznym sługą dzisiejszej Ewangelii. Bo przecież on zmarnował, nie wywiązał się z zadania. Coś w swoim życiu zepsuł. A może jest zupełnie inaczej. Może Bóg daje mi swój majątek w osobie tego bezdomnego, ubogiego, samotnego, naznaczonego cierpieniem i bólem człowieka. W osobie tego, kogo dzisiaj spotykam. Może jest to talent i w tym spotkaniu jestem w stanie pomnożyć te dary, dobra, których właścicielem, szczęśliwym właścicielem, choć tylko na jakiś czas, jestem właśnie ja. Ale ode mnie zależy, czy tą chwilę wykorzystam. Czy ten talent, majątek Pana Boga przysporzy jeszcze większe dobro, czy zakopię go w ziemi własnego serca, w ziemi własnego egoizmu, wygody, obojętności. I może się okazać, że na końcu mojej historii życia będę tym zgrzytającym zębami w ciemnościach i płaczącym. A przecież, jak słyszymy w dzisiejszym drugim czytaniu, nie jesteśmy synami ciemności. Jesteśmy synami dnia i synami światłości. I może niekoniecznie nasze zęby są przeznaczone do zgrzytania. Może są po to, by przekazać radosny uśmiech napotkanemu człowiekowi.